można otrzymać dofinansowanie w trakcie budowy domu? Dla osób, które są w trakcie realizacji budowy, umożliwiliśmy przystąpienie do programu. Przedsięwzięcie możemy zacząć 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Data, od której przyjmujemy, czyli ten koszt kwalifikowalny, przyjęliśmy, że jest to 1 stycznia 2018 roku. Czyli każdy, kto zaczął budowę domu, posiada faktury, czyli poniósł koszty, te koszty będą kwalifikowalne od 1 stycznia 2018 roku. Program zakłada dofinansowanie w budynkach nowo budowanych, jednak pod warunkiem spełnienia wymagań dla przegród określonych w rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i usytuowanie, czyli obowiązujących od 31 grudnia 2020 roku. Tak więc mobilizujemy właścicieli budynków nowo budowanych do podwyższenia jeszcze standardów, jakie będą już obowiązywały w przyszłości, po to, żeby uzyskać tą kompleksowość, którą założyliśmy w programie, kompleksowość podniesienia efektywności energetycznej budynku, obniżenia kosztów, które będziemy ponosić za ogrzewanie.